Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i zapraszam was na kolejny odcinek z Beam & Drive, gdzie zobaczycie realistyczne zderzenia samochodowe w ruchu ulicznym, czyli wasza ulubiona miniseria właśnie z tej gry. Zaczynamy od tego czarnego Sierra Viva, z którym właśnie w tym momencie ruszam spod baru restauracji, w której przed chwilą jadłem pysznego burgera. Ale to nie jest program kulinarny, dlatego chciałbym, byście posłuchali, jak brzmi i jak fajnie rozpędza się ten samochód. Jest w naprawdę bardzo wysokiej konfiguracji. O nie! No cóż, niestety z nowoczesnym samochodem się nie udało, a tutaj ktoś uderzył w drzewo, zaś jeszcze ktoś mnie... Co jest? Przerysował mi... Hej! Stój! Co to ma znaczyć? Mój Brooklyn Mohawk został zarysowany. Jeszcze ucieka z miejsca kolizji. Trzeba go złapać. Halo? Stój! Zarysowałeś mi lakier! Lewy błotnik z przodu i drzwi lewe też. Coś mi się wydaje, że zaraz sami będziemy winowajcami jakiejś kolizji, ale cierpliwości. Zobaczymy, co będzie dalej, co przyniesie nam droga. Ten co? O! 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 Tym samochodem aż żal hamować, gdy się... O jest! Co jest? Oj! Halo! Stop! Zajechał mi drogę! A co, gdyby tak zaszaleć troszeczkę? Mam tutaj bardzo fajne autko z napędem na 4 koła, z ciekawą lotką z tyłu nawet. Ma V8 pod maską i wyłączoną kontrolę trakcji, co przed chwilą widzieliście, jak zacząłem go ratować, i strasznie dużo wolnych ludzi na drodze. O, zdmuchnięci! Migiem 8! Więc dodajemy prędkości i jedziemy coraz szybciej. O! Kurczę, myślałem, że dziabnę tego pierwszego, a nagle pokazał się z prawej strony kolejny i już prawie bym go wyminął. Ale go tam nieźle poturbowało. Masz najechać dalej, ale cóż, czekamy na policję. Tak, to jest mój mini warsztacik na American Road Mapie. I to jest taki czerwony samochód z V6 pod maską, dość brutalnym zresztą V6, na szczęście z tłumionym wydechem, bo on naprawdę jest dość głośny. A co ja wam będę mówił? Jest bardzo ciekawy, kręci się do 6500... Kurczę, zagapiłem się na obrotowierz! A! Nie! Ojej! Jak to teraz? Kolizja z udziałem trzech pojazdów, tak? Oj... Tutaj, proszę państwa, taka bardzo ładna strefa, można powiedzieć, no zamieszkania, taka, pagórki tutaj są takie, tutaj jakiś, no, texture, żółte, tu ciężarówka sobie wjeżdża, no, na całej szerokości drogi musi się oczywiście mieścić korki. Przejeżdża pan prosto, czy jak? Przepraszam, że panu tak, no jedźże, co jest? Mam cię wyminąć, czy co? No, cóż, no, korki są teraz, ludzie z pracy, co jest, kurczę, zawieszenie sobie chyba... Przeszorowałem tam coś od spodu. Korki, ludzie z pracy wracają ogólnie niebezpiecznie o tej godzinie. Aż strach się bać taką furą wyjeżdżać. Ona w ogóle to jest dobrze zachowane. To ETK jest, słuchajcie. O. Prawie by była kolizja, ziomeczku. Gdzie się? Co się? Ty uderzył mnie. Toć kurczę, pierwszeństwo. Już było, bo wjechałem na skrzyżowanie. Ci kurde zaraz dam. Co to ma znaczyć? Orzesz ci, kurczę, raz uderzać. Proszę. Dobra, ucieczka. Ucieczka z miejsca zdarzenia. Wybiłem ciomkowi szybę. To już jest dużo. To już jest dużo. Nawet nie próbuj. Wszystko to... A może nie do końca? Hamuj. A daj tam driftem. Uznamy, że taki był celowy drift. Ops. Przepraszam. Kogo przepraszasz? Uszkadziłeś właśnie słów publiczny jakiś. Rozbijesz sobie samochód z tyłu. W tym miejscu. Bardzo... Co jest? Szorowali mi samochód! Halo! O nie, teraz za kontrolę znowu! Hamuj, wsteczny! Ucieczka z miejsca zdarzenia, trzeba się gdzieś schować! Oj, kolejny słup uderzył. Schowajmy się za... Nie wiem, za tym domem? Ojej. Poturbowany samochód. Nie, czy ja wspominałem, że to auto jest w dobrym stanie? Cóż, już nie jest. Porobione jakieś miszmasze.
Ten fajny niebieski samochód wyposażony jest w system bezpieczeństwa, który sprawia, że sam hamuje, gdy zwyczuje zagrożenie. To znaczy, jak tam na przykład coś wyjedzie, czy nie wiem, wydarzy się jakaś rzecz przed nami. Jest to dodatkowo bardzo szybki samochód i no sami zobaczcie, tryb S w skrzyni i rura. Turbosprężarka, która ładuje ten silnik rzędowy, katapultuje go w 7 sekund do setki. Może wydawać się to dużo, ale ma napęd na 4 koła. Bardzo dużo systemów bezpieczeństwa, które w tym momencie wyłączyłem. Po co nam systemy bezpieczeństwa? Dwie paki jedziemy. Czy tam był różowy samochód? Możliwe. Dwie paki sobie jedziemy przez drogę główną jakąś. Autostradą... Było ci wyłączyć te wszystkie funkcje bezpieczeństwa. Ciężarówka nie może podjechać pod górę. Realistyczna kolizja w ruchu drogowym. Jestem ciekaw, czy ktoś z was wie, co to jest za mapa. Co prawda ruch uliczny działa tutaj tak, że nie działa, ale właśnie w tym momencie... Okrawężnikowałem właśnie kurde moje kombi. Mało tu FPS-ów, idziemy stąd. Wszystkim znany bardzo dobrze Maciej wyruszył na zakupki swoim Ibiszu Kowetem właśnie, by kupić sobie troszeczkę bułeczek rano. Maciej jednak ma małą wadę wzroku, przez co bez okularów nie do końca widzi, z jaką prędkością się porusza, a dodatkowo nie do końca jest w stanie określić odległość obiektów, które znajdują się daleko lub blisko, więc... Jego droga hamowania jest dość długa przez to, że hamowanie jest opóźnione. W ten sposób Maciej reperuje swojego Koweta średnio co tydzień, bo ciągle komuś wjeżdża w tyłek. Zwyczajny dzień w San Francisco, gdzie jeden z taksówkarzy jedzie właśnie odebrać klienta. Jedzie przepisowo, więc raczej nie powinno nic się... wydarzyć. Niestety jednak dochodzi do stłuczki z samochodem, który wyjechał z prawej strony. Dobra, mamy dużo mocy, ten samochód ma biturbo, generalnie bardzo fajna wersja wyposażenia, skrzynia biegów w trybie S, niech tylko przejedzie ten tutaj z lewej, kierunkowskaz w lewo, cała naprzód, jeden, dwa, trzeciego może jeszcze jednak nie, skręcaj w prawo, to jest grane, dobra, to było fajne. Maciej testuje właśnie nowy samochód, który zamierza kupić, jeszcze go nie kupił. Hej, tamten skręca w prawo z lewego pasa, mnie zahaczył gościu, a ja dostałem mandat. Nie. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się, panie władzo. To jest nieprawda. Już ci tu zaraz. Co ty sobie jesteś tym maluszkiem? O, jak to ja miałem dostać mandat? Przecież to on mi wyjechał. A, nie będę dyskutował, kurczę. Do widzenia. Już późna godzina, dużo osób wraca z pracy, ale to jest doskonały moment dla wielu osób na drodze, żeby troszkę poszaleć. Już tak po pracy, a my będziemy tutaj... O, co to za hamowanie? Ładnie się odpaliły kierunkowskazy. Nie będę... Co tu się dzieje? O kurczę, slalomy pomiędzy... Oła! Co tu się... Ale mi roztłuchli samochód ładnie. Co to było? No niestety, okazało się, że tam jakiś był terrorysta czy inny zły człowiek i policja blokowała drogę, a ja wparowałem, no, troszeczkę niewłaściwie. Dostałem 500 mandatu, ale równocześnie policja pokryje szkody drzwi w ogóle całego samochodu. Skoro samochód i tak idzie do remontu, no to... No pojedźmy troszkę szybko. I czwóreczka, i tutaj pasem bocznym pojedziemy, powyprzedzamy ich wszystkich, i piąteczka, nowoczesny samochód, 2020 rok. No cóż, szkody tak na 20 tysięcy pewno będą tutaj z boku, ale to pójdzie wszystko z ubezpieczalni, więc nie ma się co zupełnie przejmować. Ile to pojedzie, już 260? Na tej drodze chyba nie wolno tyle jechać. Poza tym jest tutaj... O! Zjechałem chyba z drogi... Wygląda na to, że chyba... Ojoj. O, policja była na miejscu, ale to już worek możecie przygotować.
Co to byłby za... odcinek? Bez jazdy Gawrilem Grand Marshal, chciałem powiedzieć, ale... kurczę, żeby policja jeszcze... A idź pan! To nie był realistyczny wypad, chociaż do pewnego momentu był. Do widzenia! Tu chciałem normalną scenę nagrać. Kurczę. Co to byłby za odcinek bez jazdy Gavrilem Grand Marshal? Ten samochód, już troszkę obtłuczony, generuje 350 koni, przekazuje je na tylną oś. Oj. Żadnych wspomagaczy, tylko ABS-y co najwyżej. O, potrafi zarzucić tyłkiem! O, sam zderza, kurwa! Ups! Do widzenia. O, to wyprzedzanie, żeby nie zwrócili uwagi. Ciekawe, czy jak wyprzedzę policję, to czy oni... O kurcze! Widzieli mnie chyba w lusterku, no już teraz nie pojadę. Ale jak go, jak te drzwi w ogóle zrobiło? Może nie jest to najnowszy samochód, ale zdecydowanie bardzo wygodny i fajny. Przede wszystkim jest tutaj automatyczna skrzynia biegów i 3-litrowy silnik. Rzędowa szóstka brzmi zdecydowanie lepiej od rzędowej czwórki, a ten dodatkowo poza brzmieniem fajnie się odpycha. A, kręci się ładnie do 6000 obrotów. Myślę, że z małą modyfikacją, idealnie na pomarańczowym przejechałem, z małą modyfikacją skrzyni biegów mógłby się kręcić jeszcze troszeczkę wyżej. O kurczę. Ło! Huch! Ło! Tak więc, drodzy widzowie, jak widzicie, można naprawdę bardzo fajnie i realistycznie rozbić się B-Magic Drive, ale nie jest to również takie proste, bo to najczęściej fajnie wygląda, gdy w nas bądź nam zajadą boty drogę. Łatwo jest o kolizje wywołane z naszej winy, ale o! Właśnie takich najwięcej oczekuję. Nie wiem, jak wy uważacie, ale takie kolizje mi się najbardziej podobają, chociaż złączone z takimi z mojej winy, to jeszcze lepsza sprawa. Odcinek kolejny z tej miniserii jest jakby na poziomie, bo sugerowałem się również poprzednimi odcinkami, jeżeli chodzi o jakość. Patrząc i łącząc wszystko z ostatnich 4 wcześniejszych serii, czy też odcinków w sumie bardziej, z tej serii, łączyłem to wszystko i powstał ten oto odcinek 5 z serii o kolizjach. Ja! O kurczę! Nie wiem, na czym tak go wybiło, ale 102 metry. Gdzie on tak wyleciał, kurczę? Czekaj, gdzie to było? Tutaj jakiś... Ja nie wiem, jak to... Ach, tutaj było coś takiego. Przypominam o tym, by napisać w komentarzu, czy podobał wam się ten film, bym wiedział, czy coś poszło nie tak, czy zmieniliby się coś w tym filmie. Być może jak powstanie kolejna część właśnie realistycznych kolizji, to będę brał również pod uwagę wasze komentarze, by móc zrobić kolejny film jeszcze lepszy. I w ten taki driftowy sposób żegnam się z wami kolizyjnie, driftowo, aż 3 samochody uwiązane w kolizji. No cóż, na razie, cześć i czołem.